Cześć, witam was 7 sierpnia 2019. Właśnie zadebiutowała nowa generacja Samsunga Galaxy Note i mamy dwa modele Galaxy Note i Galaxy Note 10 Zapraszam was na krótki premierowy wideo przegląd obu modeli. W tym roku koreański koncern postanowił zaproponować dwa warianty notatnika. Mamy zatem Samsunga Galaxy Note 10 z ekranem o przekątnej 6,3 cala. Oraz Note 10, Plus, z największym jak dotąd wyświetlaczem w serii Note 68 cala. Co ważne, pomimo dużych, przekątnych, oba modele pozostają dość poręczne, a to dzięki zastosowaniu wąskich ramek i odpowiedniego, delikatnego wyprofilowania boków. W założeniu ten większy Galaxy Note 10 Plus jest przeznaczony dla lojalnych, wiernych klientów serii Note, przechodzących po prostu na nowszy model. Natomiast ten mniejszy, czyli po prostu Note 10, ma przyciągać nowych klientów, tych, którzy dotąd rezygnowali z dobrodziejstw Rysika serii Note ze względu na obawy przed zbyt dużymi wymiarami obudowy. W Note 10 debiutuje wyświetlacz Cinematic Infinity z niewielkim, nieco ponad 4 mm otworkiem. Na przedni aparat fotograficzny, umieszczonym centralnie, by jak najmniej zaburzać symetrię urządzenia i stosunkowo jak najmniej przeszkadzać w korzystaniu z interfejsu. Dzięki zwężeniu ramek i eliminacji nocza w obu modelach osiągnięto najwyższe jak dotąd w historii smartfonów Galaxy współczynniki wielkości ekranu względem obudowy, czyli Screen to Body Ratio. Obudowy obu smartfonów oparto o metalowe ramki pokryte z obu stron szkłem Gorilla Glass 6. Obudowy są oczywiście wodoszczelne, zgodnie z certyfikatem IP68 i występują w kilku kolorach do wyboru. Aura Glow, taki bardzo efektowny tęczowy, Aura Black, Aura Pink, czyli taki różowawy, no i Aura White, po prostu biały. Wyświetlacze Note'ów wykonano w technologii Dynamic AMOLED, pozwalającej osiągnąć jasność 1200 nitów i kontrast 2 miliony do jednego, oczywiście patrząc dynamicznie. Wyświetlacze mają rozdzielczość Full HD w tym mniejszym modelu oraz WQHD+, czyli 3040x1440 pikseli w modelu Note 10+. Gęstość ekranów to odpowiednio 401 i 498 ppi. Oba wyświetlacze mają certyfikat HDR10, i pokrywają w pełni paletę barw DCI P3. Przekładając to na bardziej wymierne wartości, ekrany mają o 36% szerszą paletę barw. I 14% lepszą jasność niż w przypadku poprzedniego modelu, czyli Note 9. W tegorocznych Notach nie zabrakło ultradźwiękowych czytników linii papilarnych, ukrytych pod ekranem, ale ich położenie nieco zmieniono, żeby było wygodniej. Zniknął natomiast osobny klawisz asystenta Bixby. Teraz połączono go z włącznikiem, a działanie przycisku użytkownik sam będzie mógł skonfigurować, czy trzeba dłużej przytrzymywać, czy trzeba nacisnąć dwa razy i tak dalej. Wszystkie klawisze są po lewej stronie. No i jednak mam też jeszcze smutną wiadomość. Nie ma mini jacka Galaxy Note 10 i Note 10 plus korzystają z procesorów Exynos 9825 ale pamiętajmy, że w niektórych regionach świata, na przykład w USA czy w Azji, mogą również występować z procesorem Snapdragon 855. No i do tego oczywiście jeszcze są wersje 5G, gdzie nie gdzie. Procesory chłodzone są przez nową komorę powietrzną o wyjątkowo smukłej budowie, tym się Samsung dość mocno chwali. A jeżeli chodzi o pamięci, to podstawowy Note 10 będzie oferowany tylko w jednej wersji z 8 GB RAMu i pamięcią wewnętrzną 256 GB. Z kolei Galaxy Note 10 pojawi się w dwóch wersjach. Z 12 GB pamięci operacyjnej i pamięcią wewnętrzną 256 lub 512 GB. Niestety gniazdo na kartę microSD znajdziemy tylko w większym Note 10+. Za to będzie możliwość korzystania z kart do 1TB pojemności. Oba modele, tak jak wspomniałem, mogą się pojawić w różnych regionach z obsługą sieci 5G i moduły będą po prostu światowe, czyli wszystkie pasma będą tam obsługiwane. Dodatkowo oczywiście nie zabraknie dwuzakresowego Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC czy nawigacji GPS glona z Galileo Baidu. W serii Galaxy Note nadrzędnym celem jest produktywność. Zostawiono zatem na nowe rozwiązania w tej dziedzinie. Zmieniono rysik, nadając mu prostszego, jednolitego wyglądu, ale dodając też duży, wbudowany akumulator wystarczający na 10 godzin używania rysika. No i są też nowe funkcje. W aplikacji Samsung Notes wprowadzany odręcznie tekst można od razu konwertować na y, pismo cyfrowe, na pismo maszynowe i od razu zapisywać w formie plików TXT, DOC albo PDF. Rysik ma również wbudowany akcelerometr i żroskop, dzięki czemu może obsługiwać gesty wykonywane w powietrzu. Poruszając rysikiem nawet w pewnym oddaleniu od telefonu możemy sobie chociażby przełączać tryby aparatu fotograficznego albo zmieniać utwory muzyczne po prostu machając sobie rysikiem jak batutą. Gesty można personalizować, a do tego Samsung udostępni jeszcze pakiet oprogramowania dla zewnętrznych twórców aplikacji, dla deweloperów, którzy będą mogli również implementować to rozwiązanie w swoich własnych aplikacjach. Do tego w interfejsie pojawiła się jeszcze możliwość nagrywania obrazu na ekranie, tego, co się tam dzieje. Możemy dzięki temu sobie łatwo sporządzić dla kogoś wskazówki jazdu, przejścia etapu w grze, czy jakąkolwiek inną instrukcję, coś w tym rodzaju. I na nagrany obraz możemy nanosić rysikiem własne przypisy, własne rysunki, jakieś wskazówki i tym podobne. I do tego jeszcze wybranej przez nas części obrazu może pojawić się nasza twarz w takim krążku, w kółku i oczywiście rejestrowana przed. Aparatem to kółko może mieć różne wymiary, może trafiać w różne miejsce, a ekran możemy nagrywać albo z samym dźwiękiem telefonu, albo z dźwiękiem telefonu i z naszym komentarzem czyli wtedy, kiedy się tam w tym okienku pokazujemy, możemy coś opowiadać, albo możemy w ogóle wyciszyć dźwięk. No, tak też się da. Samsung uprosił również Dexa. Teraz już nie potrzebujemy żadnej podstawki, wystarczy nam po prostu przewód, żeby wszystko synchronizować i sobie obsługiwać telefon z poziomu komputera. Wprowadzono również kompatybilność z aplikacją Microsoftu z Your Phone. Dzięki temu możemy też obsługiwać powiadomienia, wiadomości, połączenia itd. też z poziomu naszego laptopa czy tam komputera stacjonarnego. Żeby uzyskać połączenie wystarczy dosłownie naciśnięcie jednego przycisku. Jeszcze jeżeli chodzi o DEXa to warto dodać, że jest kompatybilny zarówno z systemem Windows jak i z Macami. Nie zapomniano również o graczach. Przewidziano dla nich tryb Game Booster podnoszący wydajność telefonu przy jednoczesnym ograniczeniu wszelkich przeszkadzajek, które mogłyby zaburzać komfort rozgrywki. Graczom dedykowano również rozwiązanie Play Galaxy Link. Po połączeniu z kątem Samsung będzie można grać na telefonie w gry z komputera, nawet jeżeli one nie mają wersji mobilnej. Dokładnie tak jak na komputerze. Będzie możliwość kontynuacji na telefonie gry rozpoczętej na komputerze albo odwrotnie. Tu wykorzystano taką technologię która łączy, łączy oba urządzenia w systemie P2P i telefon staje się po prostu czymś w rodzaju zdalnego ekranu i panelu sterującego. Zatem to nie powinno obciążać nadmiernie i procesora telefonu, i jego akumulatora. A komputer pozostanie całym centrum rozgrywki. Minusem jest to, że oba urządzenia muszą być podpięte do sieci, no i oba muszą być włączone. Galaxy Note 10 to oczywiście też znakomite aparaty fotograficzne. Znamy je już z serii S10. Mamy tu zatem główny aparat 12 MP w z obiektywem o polu widzenia 77 stopni i zmienną przysłoną 1,5 albo 2,4. Drugi aparat jest 16-megapikselowy i ma szerokogodny obiektyw o polu widzenia 123 stopni i przysłonie 2,2. Trzeci aparat natomiast znów ma 12 mega ale teleobiektyw o przysłonie 2.1 dający dwukrotne zbliżenie bezstratne. Aparat główny i aparat z teleobiektywem są wyposażone w optyczną stabilizację obrazu. Dodatkowo w Galaxy Note 10 mamy jeszcze jeden czujnik VGA, który rejestruje głębię obrazu i nie tylko ma udział w rozmywaniu tła czy wspomaganiu fotografii w słabym świetle, ale pozwala też na mapowanie obiektów w 3D i przenoszenie ich do rzeczywistości rozszerzonej, nakładanie na obraz z innych aparatów na przykład. A pracę tylnych aparatów uzupełnia przedni pojedynczy, 10-megowy z obiektywem o polu widzenia 80 stopni i przysłonie. 2, 2. Czyli sprzętowo aparaty raczej się wiele nie zmieniły, natomiast zmieniło się ich oprogramowanie. Z takich najbardziej zauważalnych ulepszeń dostrzeżemy rozmywanie tła, ale w filmach. Teraz w filmach również można rozmywać, tak samo jak na zdjęciach, z różnymi efektami, które Samsung już wcześniej oferował, chociażby WS10. dzieje się to w locie. Mamy natychmiastowy podgląd tego, jak to będzie wyglądać. Tego wcześniej nie było. Nie było też wcześniej zoomu w mikrofonie. Teraz, jak przybliżamy obraz, zoomujemy, to dźwięk również się przybliża. Dzięki temu wygląda to bardziej naturalnie, możemy się skupić chociażby na tym, co powiedzmy, mówi osoba w tłumie, którą akurat filmujemy. I jeszcze jedna nowość fotograficzno-filmowa, a w zasadzie filmowa, bo jest to aplikacja do montażu wideo. Możemy sobie tam filmiki przycinać, łączyć w, w dłuższy poszczególne ujęcia, dokładać przejścia między nimi, dodawać ścieżki dźwiękowe. Są różne muzyczki do wykorzystania, niektóre nawet z licencją komercyjną. Sporo efektów dodatkowych można tam nanieść, a oprócz tego jeszcze możemy sobie obrać od Samsunga w prezencie aplikację Adobe Rush. Jeszcze nie koniec fotonowości, bo w fotografii statycznej mamy nowość w postaci trybu nocnego, ale w aparacie przednim. No i jeszcze oczywiście wspomniana już wcześniej opcja sterowania zdalnego za pomocą rysika, za pomocą machania rysikiem w powietrzu. Można nim teraz nie tylko wyzwalać migawkę, ale też zoomować, kreśląc kółka, Albo przełączać się pomiędzy aparatem przednim a tylnym. Czyli upraszczając, można powiedzieć, że Risik jest teraz po prostu pilotem do aparatu fotograficznego w telefonie. Trochę zmieniło się też w zasilaniu. Pojawia się szybkie ładowanie super fast charging 45W. Będzie też dostępne szybkie ładowanie bezprzewodowe. 12W w Note 10 i 15W w Note 10. No i do tego oczywiście standardowo pozostawiono opcję PowerShell, czyli możliwość bezprzewodowego udzielania energii innym urządzeniom. Niestety są też i gorsze wieści, bo ten szybki zasilacz 45W trzeba będzie sobie kupić osobno, bo w zestawie będzie wolniejszy. A jeżeli chodzi o pojemność akumulatorów, no to szybciutko 3500 i 4300. Pamiętajmy jednak, że klucz do długiego działania telefonu to nie tylko sama pojemność akumulatora, ale i Optimalizację systemu i wszystkich innych podzespołów. Także na razie może nie oceniajmy tego jeszcze. Miary urządzeń. No to proszę bardzo. Note 10 to 71,8 na 151 na 7,9 mm i 168 g wagi. Z kolei Note 10 Plus to 77,2, 162,3 i 7,9 mm, jeżeli chodzi o wymiary, a waga to 196 g. Co ciekawe, w obu modelach rysiki są identyczne. Mają poniecałe 106 mm długości i ważą nieco ponad 3 gramy. A skoro byliście grzeczni i doczekaliście do końca filmu, no to powiem Wam, ile te telefony kosztują. Note 10, przypomnę w jednej wersji z pamięcią 8 plus 256, to koszt 4149 zł. Note 10 plus 12 plus 256 kosztuje 4799 zł, a ten sam model, ale z pamięcią wewnętrzną 512 giga, no to już niestety jest kwota 5249 zł. Przez sprzedaż od zaraz. Natomiast regularna sprzedaż, kiedy te telefony będą rozsyłane, tudzież trafią na sklepowe półki, ruszy 23 sierpnia. I to na razie wszystko, co mogłem opowiedzieć Wam w dniu premiery nowych notatników Samsunga. Mam nadzieję, że już niebawem zaproszę Was na recenzję któregoś z nowych modeli. A na razie dziękuję Wam za oglądanie, żegnam się z Wami. Do zobaczenia, cześć.